Co jeżeli autentyczność to ściema? Coś, co tak naprawdę udajemy, ale wmawiamy sobie, że jest dla nas takie prawdziwe. Bo w sumie, czym ta autentyczność jest? Jest czymś spontanicznym, co nam się przydarza, co w zasadzie czujemy i co umawiamy się, że jest dla nas takie wewnętrzne. Że naprawdę, no jest takie nasze i nie do zakwestionowania. No i stawiamy tą autentyczność w kontraście do czegoś, co udajemy, co jest fałszem. No ale w zasadzie na co dzień i tak przyjmujemy pewną rolę, czyli pewną maskę, pewną fasadę osoby, która przyjmuje jakiś kompromis względem społecznych interakcji. I tak na przykład idziesz do pracy, no i przecież nie powiesz swojemu pracodawcy: hej, słuchaj Tomek, dzisiaj nie pracuję, ponieważ autentycznie czuję, że nie chcę dzisiaj pracować. I w zasadzie to mam wywalone, dzisiaj po prostu nie będę pracował. No oczywiście jak się źle czujesz, to zagryzasz zęby, wmawiasz sobie, że ta praca ma dla ciebie sens i wartość i pracujesz dalej, czyli w zasadzie autentycznie manipulujesz sam sobą, żeby wykonać tą robotę, którą i tak masz do wykonania. No i na co dzień, gdy przykładowo uczestniczysz w jakichś interakcjach społecznych, to również zakładasz jakąś fasadę, jakąś maskę i dokonujesz kompromisu w interakcjach społecznych, żeby dogadywać się ze swoimi ziomkami, ziomeczkami, dogadywać się ze swoją rodziną, dziewczyną, kumpelą, żeby zaimponować swoim znajomym, wiesz, że wrzucasz tą cudowną, piękną foteczkę na Instagram, albo piszesz te takie zabawne, fajne historyjki na fejsie, dajesz serduszka, lajki, starasz się być spoko gościem, nie? No i nawet nie zwracamy na to uwagę. Czyli nasza osobowość też po części jest trochę jak kameleon. Jest zmiennokształtna. Przecież w jednej chwili autentyczne może być dla ciebie to, że jesteś wjebany i wkurza cię cały świat, tak? I masz go dosyć. Z drugiej strony może masz ochotę jednak zagrać rolę aniołka. Nie, bo słuchajcie, jestem taki grzeczny, jestem taki miły, jestem taki wrażliwy. No w ogóle to potrzebuję waszej miłości, waszego wsparcia. Jestem taki biedny, poszkodowany. Dajcie mi miłość. I nasza osobowość i tak ciągle się zmienia. Wydaje mi się, że po części to, co my dzisiaj współcześnie definiujemy jako autentyczność, to jest ta część nas, która chce wyrazić siebie w jakiś taki sposób, który i tak po części chce zaimponować innym ludziom. Czyli nasza autentyczność podmienia się pod nasz wewnętrzny narcyzm. No bo kim w zasadzie ja jestem? Kim ty jesteś? Jak często zadajesz sobie to pytanie, kim ja jestem? Nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie tych tematów duchowych, filozoficznych, że ja to jest świadomość, ja to jest jaźń. Nie, ja mam na myśli, jaką ty rolę w ogóle odgrywasz? Jaki masz wpływ na ludzi? W jaki sposób pierzesz im mózgi? I w jaki sposób inni piorą tobie? Bo twoje autentyczne ja jest w zasadzie sumą tych wszystkich interakcji, tych wszystkich wpływów ludzi wokół ciebie, wszystkich słów, jakie usłyszałeś, gazet, jakie przeczytałeś, filmików, jakie obejrzałeś. I nie ma tutaj jakiejś takiej jednej, konkretnej, solidnej ramy odniesienia względem tego, kim myślisz, że jesteś. I dlatego wydaje mi się, że dzisiaj no, bardzo często używam tego słowa, nie mając zielonego pojęcia, czym ono tak naprawdę jest. W zasadzie to każde jedno słowo możemy rozpakować, otworzyć i przyjrzeć się jemu i zobaczyć, o kurczę, nie zrozumiałbym tego słowa, gdybym nie zrozumiał wcześniej miliarda innych słów, które stoją zaraz obok tego słowa. Więc w zasadzie może ja tak naprawdę niczego nie rozumiem i jak sobie przyznam, że tak naprawdę niczego nie rozumiem, to będę bliżej tego zrozumienia, które w zasadzie jest ostatecznym zrozumieniem, które jest. Oklaski. Należą mi się oklaski. Czasem tak, wiecie, oglądam różne kanały na YouTube, te duchowe i rozwojowe, i samego siebie oglądam i czasami mam dosyć oglądania samego siebie, wiecie, bo jak się cały czas siebie nagrywasz i cały czas sam siebie montujesz, no to po jakimś czasie masz dosyć patrzenia samego na siebie i nie mam tutaj na myśli, że o, bo ja jestem taki brzydki i niedoskonały, bo perfekcjonizm mi się włączył, po prostu przebodźcowujesz się swoją własną twarzą i wydaje mi się, że to jest takie naturalne. I po jakimś czasie, wiecie, to jest taki też mechanizm, który jest dla zdrowia psychicznego, żebyś ciągle nie gapił się na samego siebie, nie? Wiecie, taki coś przeciwnego do narcyzmu, co pozwala ci popatrzeć na kogoś innego i mieć jakiekolwiek interakcje z kimkolwiek innym poza samym sobą, nie? To tak, wiecie, za plecami tego, co nazywamy internetem. No ale powracając, bo straciłem chyba wątek. Jest tyle kanałów w internecie, nie? Tyle mediów społecznościowych, ruchy progresywne. Musisz być sobą, musisz iść za swoim przeczuciem, za intuicją musisz iść, musisz ufać sobie, musisz wierzyć w siebie, musisz być zajebisty. Kim jest ten w tobie, który wierzy w to,
kim ty tak naprawdę jesteś? Kumasz, przecież każde jedno twoje uczucie może w każdej chwili zostać przez ciebie zmanipulowane, tak że ty tak naprawdę oszukujesz sam siebie, że wierzyć chcesz w to, co chcesz wierzyć, a tak naprawdę nie wierzysz w siebie, bo oszukujesz siebie i nie wiesz tak naprawdę, w co wierzysz. To tak jak, wiecie, z tym pytaniem, czego ja chcę w życiu. No, ja chcę samochodu, chcę sześciopaka, chcę fajnej dziewczyny, chcę dużo hajsu bym chciał. Sławy w sumie nie chcę, bo jest mi niepotrzebna, ale ze sławą wiąże się hajs, więc w zasadzie to by mi się przydała. I fajne miejsca, żeby móc sobie pojeździć, bo chcę nagrywać fajne filmy, nie? No okej, ale jak tak się przyjrzymy naszym pragnieniom, to okaże się, że w zasadzie to ja już to po części mam. No może nie na taką skalę, ale w zasadzie to po części to mam. A poza tym wynika to z faktu, że tego dokładnie też chcą inni ludzie. Więc wychodzi na to, że to, czego ja chcę, to jest to, co już mam i to, co chcą inni. Więc może tak naprawdę nasze pragnienia są kolejnym aktem samourajania sobie, że jest coś więcej w życiu i należy to gonić, bo w życiu przecież trzeba mieć nadzieję. Tak, bo przecież ludzie bez nadziei nie potrafią żyć ani funkcjonować. To nic, że nadzieja umiera ostatnia. To nic, że wszystko kończy się naszą śmiercią. O, miau. Zdradziłem koniec tej fabuły. Chyba zacznę cenzurować swoje przekleństwa. Będę miał mniejsze poczucie winy, gdy będę przeklinał, ale za to będę mógł przeklinać. Wiem, że też oglądają mnie dzieci. Więc będę mógł przeklinać i nie będę miał poczucia winy, że dzieci uczą się ode mnie przeklinania. Ale to też mówi coś o mnie, że w dzieciństwie byłem uczony przeklinać. Ciekawe, skąd to wyniosłem. Poza tym ta część was, którzy kochają rozkminy psychologiczne oraz analizowanie osobowości waszych ulubionych youtuberów, prawdopodobnie w tej chwili albo umarła ze śmiechu, albo przestała nadążać robić notatki na temat mojej osobowości. A moim prywatnym celem jest wprowadzić was w takie zamieszanie i w taką ilość sprzeczności i konfliktów, żebyście nigdy nade mną nie nadążyli za mną, w sensie, że przejęzyczam się, lecę na spontanie, wiecie, to takie autentyczne. W ogóle zainspirował mnie mój znajomy, nie wiem, czy mogę powiedzieć już w tej chwili przyjaciel, ponieważ wiecie, przyjaciel to jest takie wieloznaczne i głębokie słowo, poza tym dzisiaj modne jest nie przywiązywać się do niczego, bo przyjaciele jak się pojawiają, tak się tracą, a w ogóle to zadzwonię do Artura i zapytam, czy jest moim przyjacielem, to wam powiem. Powiem wam przynajmniej, czy on uważa, że jest moim przyjacielem. Zawsze chciałem to zrobić, zawsze chciałem zadzwonić do kogoś na antenie, wiecie, to będzie... O Jezus Maria, to tak bardzo mega. Moje serduszko tutaj... wypełni. Artur, gdzie jesteś? Chyba, że nie odbierze. Zapytam go o zgodę w ogóle. Na publikowanie jego wizerunku też. Halo? No siema mordeczko, masz 3 minuty dosłownie? No. Słuchaj, mam takie pytanie, bo robię film na temat autentyczności, zainspirowany w zasadzie twoim monologiem, dialogiem ze mną. Chciałem się cię zapytać, czy jesteś moim przyjacielem, bo chciałem cię przedstawić jako mojego przyjaciela. I wpadłem na taki pomysł, że może zadzwonię do ciebie i zapytam, no, czy jesteś moim przyjacielem, ponieważ to słowo ma dzisiaj tak wiele znaczeń, że w zasadzie to nie wiem. Co ty uważasz? Znaczy, no ja to tak czuję, bo ja nie mam tak, że nie potrzebuję czasu, tylko potrzebuję wartości. Nabrać jak to z kimś, no nie? No. No więc tak. Dobra, czyli jesteś moim przyjacielem. No. Dobra, a druga sprawa... Zapisuję w notesie. Dobra! Słuchaj, czy mogę opublikować twój wizerunek? Tak, tak. To dla mnie, wiesz, dla mojego serduszka, dla mojego autentycznego ja, żeby czuło się takie, wiesz, spójne, nie? Moralnie. Spoko. Dobra, to nie przeszkadzam, bo jestem w trakcie nagrywania wideo, więc nasza rozmowa będzie wideo. Spoko. No to trzymaj się, do usłyszenia, pa. No. Także, powracając do mojego dialogu. Ale mi w ogóle puls skoczył. Trochę po treningu jestem, wiecie, taki na wysokich wibracjach. Siłownia bardzo podnosi poziom energii. Pomijając fakt, że nagrałem już ponad 1000 filmów i sam troszeczkę pogubiłem się w tym, w jakiej fazie aktualnie jestem mojego nagrywania. To znaczy, chciałem powiedzieć to, że tak nie do końca pamiętam wszystkich filmów z przeszłości, które nagrałem, więc musicie mi wybaczyć, że czasami niektóre rzeczy definiuję na nowo, a bardzo lubię tworzyć content na YouTube, bo sprawia mi to dużo fanu, więc pozwolę sobie na tworzenie wszystkiego na nowo. Generalnie kieruję się taką wartością, takim przekonaniem, że każdego dnia warto jest zaczynać na nowo życie. Tak jakby każdy jeden dzień traktować, że się rodzimy na nowo i koniec dnia to jest tak jakby nasza mikrośmierć i następnego dnia rodzimy się na nowo i umieramy i tak, wiecie. Ja sobie to tak traktuję, że każdy mój film zaczynam od nowa. Czyli
Tak jakby wszystkie moje poprzednie filmy nigdy nie istniały. Jakby żaden z moich kolejnych filmów nigdy miałby się nie narodzić. To wprowadza mnie, wiecie, w taki stan flow, że to jest tylko ten jeden film, że ja mam go nagrać i dać siebie tu wszystko i zapomnieć, nie? I to też zrzuca ze mnie cały ten ciężar takiej presji, że ja muszę być doskonały, że muszę być zajebisty, że że wiecie, no nie wiem, co miałem powiedzieć. No, że muszę wam na przykład zaimponować czymś. I z Arturem też zastanawialiśmy się nad tym, które filmy mają większą wartość. Czy te filmy, które są oskryptowane, czyli że ja sobie napiszę w scenariuszu, co ja mam powiedzieć, o czym, jakieś punkty, wiecie, jakieś takie wyliczanki, czy te filmy, kiedy po prostu włączam kamerę i na spontanie lecę. I tak wiecie, które są bardziej autentyczne, możemy powiedzieć. No, obydwa filmy są tak samo autentyczne, przecież mogę oskryptować wideo i powiedzieć i to będzie tak samo autentyczne i mogę włączyć kamerę i lecieć z flow, nie? Pytanie, co ma dla was większą wartość? Bo niektóre tematy trzeba wcześniej przygotować, a niektóre można po prostu przegadać, jeżeli chodzi o otwieranie siebie, ponieważ nie wszystkie uczucia da się po prostu zaplanować, nie? No ale z drugiej strony, to nie jest tylko i wyłącznie tak, że ja nagrywam to dla siebie, bo nagrywam to też dla was, więc filmy, w których chcę przekazać wam jakieś wskazówki czy informacje, warto jest po prostu wypunktować, żeby się na przykład nie powtarzać, albo nie tracić czasu i nie mielić w kółko tego samego tematu, żebyście się nie zmęczyli, nie spocili w połowie, tylko żebyście czuli, że to ma dla was wartość. Wiecie, wydaje mi się, że szczęśliwy człowiek to jest ten człowiek, który zarówno potrafi żyć, zakładając maskę i odgrywając swoją rolę, ale to jest też człowiek, który rozumie tą maskę doskonale. Czyli nie jęczy i nie stęka, o Jezu, bo ja muszę założyć maskę, bo to jest takie nieautentyczne. Tylko nie, rozumiesz, zakładasz tą maskę, ponieważ łatwiej jest ci żyć, ponieważ jak przyjmujesz jakąś rolę i jakieś stanowisko, to ludzie cię rozumieją lepiej, ponieważ już się przyzwyczaili do tego, że taką rolę odgrywasz, taką pełnisz funkcję, więc szybciej dokonują interakcji. Ty poza tym, jeżeli nauczysz się tą rolę dopasowywać do siebie i wyrobisz sobie pewny styl zachowań, który w zasadzie ci będzie pasował, tak? Czyli wyrobisz swoją autentyczność poprzez tą maskę, to nawet łatwiej będzie ci realizować swoje potrzeby w świecie. Przykładowo, jeżeli jesteś facetem i chcesz mieć kobietę, no to jeżeli chcesz mieć tą kobietę, to lepiej, żebyś o siebie zadbał i wtedy był sobą, niż jakbyś od samego początku był sobą. Często to się kończy tak, że facet, który jest totalnie zakompleksiony, próbuje być sobą i staje się być taki natarczywy dla dziewczyn, a dziewczyny nie cierpią tego, gdy facet jakby jej się narzuca, więc no. Wiecie, o co chodzi zresztą, bo co ja będę wam mówił. Zostawcie lajki, zostawcie komentarze, zostawcie przemyślunki, jeżeli chcecie wesprzeć projekt. Linki są na dole, tak samo moje kursy i moja strona i newsletter i grupa na fejsie i Instagram i wszystkie wyczesy i wypasy też tam są, no. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka. I z Arturem wpadliśmy też na pomysł, że zaczniemy nagrywać trochę kontentu rozrywkowego. Tylko jeszcze zastanawiam się, w jakiej to formie zrobimy i prawdopodobnie będziemy wrzucać to na kanał Tylko Wolność, więc śledźcie ten kanał, bo prawdopodobnie pojawią się tam nowe, fajne, ciekawe rzeczy. Zapraszam was. I to też jest temat związany z autentycznością, że jak się totalnie otwierasz i lecisz z flow, to jest totalny chaos, nie? Autentyczność to jest też taka, wiecie, otwartość, ale to też się kojarzy trochę z kobiecością, bo kobiety są takie chaotyczne. Sorry dziewczyny, jesteście chaotyczne. W większości. Kurczę, nie chcę nikogo obrazić, ale jesteście trochę chaotyczne. A my faceci musimy mieć konkret, musi być wszystko poukładane, być racjonalne, z delikatną nutą ironii i sceptycyzmu. Sceptycyzmu. Bo on tak fajnie smakuje. W ogóle od czasów pandemii zauważyłem, że coś mi się zmieniło w głowie. W sensie jakby tak, wcześniej żyłem w takim podziale, że żył sobie ten Damianek aniołek i taki Damian diabeł i strasznie się wstydziłem tego Damiana diabła, a teraz jakoś ten anioł i ten diabeł się połączyli i teraz jest taki święty Damian. Holy, czyli wiecie, że pełny. Ktoś się mnie pytał, czy ten Damian w okularach to jest narcyz? Nie, słuchajcie. Ten Damian w okularach to jestem ja. Damian, nie poznajecie? Autentyczny ja. W ogóle, jeżeli śledzisz mój kanał od samego początku i oglądasz to wideo do samego końca, widzu, do ciebie mówię,
Jeżeli jesteś tutaj ze mną od samego początku, to szacun. Szacun, że tyle wytrzymałeś. Naprawdę szacun. W zasadzie to tak jakby pomyśleć, to przyszedłem tutaj niemałą rewolucję. Buźka, miśki, kocham was.